Gdzie ty jesteś, a czekaj? F5? Zostaw tą biedną świnię. Nie! Witam everybody, ja jestem Snake, ze mną jest Razek. Siemanko. I dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z Pogromców Mitów Minecraft i będzie się działo ludziska, bo siedzimy teraz na serwerze na moich plikach. Myślę, że wszystko działa dobrze, nie ma lagów, więc spodziewajcie się dobrego odcinka. Nie dobra będzie. Razek, chyba trzeba zajrzeć do domku, sprawdzić czy nie ma nowych mitów. Właśnie tak, trzeba sprawdzić. No to come for me. Oczywiście to jest moje wejście. Zarazkowe. Drzwi się zamyka, tak? Oj, nie nauczyliście? Jesteśmy otwarci na nowe kontakty. Tak właśnie. Dobra. Zniszczyłem sobie ekran. Dobra, kupiłem nowy. U mnie są 3 mity, u ciebie powinny być 4, bo tak mi wysłał jakiś. Tak, właśnie, też mam 4 mity. Okej. Okay. O, ciasto. Niam. Dobra. Sącznego. Wow. O, ja też jadłem sobie, żeby nie było. Okej, okay, dobra. Też nie wiem, wychodzimy. Ej, to jest moje wejście, dobra. Dobra, trzeba zbudować narzędzia i w ogóle budulec pod mity, także... Właśnie. Jesteśmy już przy pierwszym micie. Polega on na tym, że będziemy sprawdzać, czy szkielet może nas atakować w pomieszczeniu 2 wysokość, 1 szerokość. To kto idzie na chodnika? Ja chcę. Dobra, to skakuj. Dobra, to ja idę. Musisz go najpierw zaśpić. O, poczekaj. Muszę cię jeszcze zamknąć też, więc przygotowujemy sobie materiały. Okej. Dobra, ja go respię, a ty wskoczysz od razu. Spoko. No. Dobra, to przygotuj się. 3, 4. Nie, czekaj. 3, 4. Nie, czekaj. O, no, dawaj. No. Dobra. O, oła. No. O, czekaj, bo jest bardzo mała ten. Nie może cię trafić. Na razie, dobra, już mnie 2 razy Ale trafił. Nie, atakuję. 3 razy cię trafił, 4. 3. Ale patrz, jak jestem w nim, to mnie wcale nie atakuje. Wyjdę z niego i od razu mnie atakuje. Czyli ten mit jest troszkę możliwy. No bo nie może się skoncentrować na tobie i dostaje szału. O, dobra, dostałem. O. Dobra, kończymy twoje katusze. Jesteśmy przy micie drugim. Będziemy sprawdzać, czy da się przeskoczyć w Minecrafcie 4 kratki. Także, no. Kto pierwszy skacze, ty czy ja? Dobra, to po kolei może ja, już jestem ustawiony. Dobra. To ty będziesz takim szczurem doświadczanym. już bym wolał chomikiem, no ale dobra. Okej, okay, wolę szczura. No. Skikaj. Jumpuj! Proszę bardzo, nagrałeś to? No. To teraz ja, uwaga. Uwaga, Snake wkracza do akcji. O Boże. Oh, no. Jakby to było za pierwszym razem. No. O nawet Boże. Nie skoczyłem. Było blisko. Dobra. Ty nawet skoczył. Yes! Dobra, mit potwierdzony. Jesteśmy w szymicie trzecim. Jest to bardzo dobry sposób na trollowanie kolegi. Jest to taka pułapka na pozór nic nie pokazująca, ale sprawdzimy, czy da się z niej wyjść. Może, no jak zwykle ty wchodzisz. Jak widzicie, gdy stanie się na ten przycisk, włącza się tutaj piston. Bardzo prosta konstrukcja. What the fuck? Ej! Jak ci się udało? Udało. Powoli sobie poszedłem i proszę bardzo. Dobra, wejdę z drugiej strony ja. Ale nagrałeś to? No oczywiście. No, czyli... O, tu nie zakryte.
Dobra. O, problemy techniczne. O, jak się na to stanie, to się włącza piston. No! 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 Fuck! Nie mogę wyjść. Ale udało się, czyli coś w tym idzie, prawda? Tak szczerze to myślę, że na zupełnie niezlagowanych serwerach, bez żadnych najmniejszych lagów, takie, które by działały super płynnie, to ta pułapka by na pewno działała. Jest! No udało ci się, jak? Weź, czekaj. Nie mogę wejść. Ta ale mogę wejść to, jak drugi raz? Dobra. No. Cały czas cię nagrywam, dobra. Jesteś gwiazdą. Czyli coś w tym micie jest. No wiecie, my tutaj mamy też niestety troszeczkę lagi. Niezauważalne, ale jednak są. Więc jest opóźnione działanie Bistona i pewnie dlatego się Raskowi udaje wychodzić. A przez to, że ja jestem operatorem maszyny, na której stoi ten serwer, to pewnie nie mogę. Także... Mit można uznać za potwierdzone tylko na serwerach kompletnie niezlagowanych. Właśnie tak. Jesteśmy przy micie czwartym, który ma nam pokazać, czy spadający piasek może odpalić takie urządzenia jak dynia, glowstone, netherrack, netherhack, nie wiem jak to się nazywa, czy piecyk. Netherrack. Netherrack, tak. Netherrack. Okay. Od netheru. Dobra, odsuń się, bo muszę spalić piasek. Dobra, dajesz. To zabrzmiało lepiej w mojej głowie. Dobra. Czyli tak jak myślałem, mit jest zdecydowanie obalony. Mit numer 5 polega na tym, że można rozmnażać świniaki za pomocą wędki. Zaraz to sprawdzimy. Co ty tak kiwasz głową dziwnie? Że tak, zgadzasz się ze mną. Tak. Dobra. Cik. Spawnujemy świniaki. Nie spawnują się. Nie się spawnują. Dobra. Tylko się nie mieszczą. Dobra. Uwaga, chwila prawdy. Hop! Złapałem świnie za tyłek. O, jaki Chińczyk był! O, piesek, patrz, piesek. Weź, nie traktuj świnie jak psa. Patrz, piesek, chodź. Czekaj, spróbuję coś zbugować. Ty patrz. To fuck. Zobacz, bierzesz, to było... Wow! O, a co tu kurczak robi? Dobra, czyli odkryliśmy coś innego oprócz tego mitu. A, kto odkrył? To odkrył. Ja odkryłem. Mit jest zdecydowanie busted. Tak, papa! Mit numer 6. W tym micie sprawdzimy, czy rozpędzony wagonik z ludzikiem w środku może rozwalić takie rzeczy jak szkło lub lód. No to aż szczurze doświadczalny, zapraszam. Czekaj! Ja jestem o matko, zbugowałem się. Bo pieska musiałem wyjść. No zostaw tą biedną świnię. No co? Pies to zwierzę. Też się może czuć jak piesek. Może mi postawić tutaj coś? Skrzyneczce. A dobra. Przyda mi się to. Musisz popchać. Okej. Okay. Hej. Hop. Dobra, czyli coś się zbugowało, bo to w powietrzu jest. Nie, u mnie jest normalnie, więc się nie zbugowało. Dobra, czyli coś u mnie. Hop. Dobra, sprawdźmy. Ej, jest jakieś pęknięcie. A nie, to brud na monitorze, dobra. Nie, mit obalony przynajmniej dla szkła. Teraz sprawdzimy z lodem. Dawaj, szczurku. Dobrze, robi się. Oj, pieska zgubię. No pchaj mnie. Dawaj, czasami się pom... O, jaki? O,
dobra, czyli... No okej, okay, weźmy ten wózek. Obalony. Obalony. Całkowicie. I ostatni mit polegał na tym, że w ciągu 5 minimum minut w pomieszczeniu 3x3, 3 wysokość, 3 szerokość, 3 długość, wypełnionym wodą, w takim akwarium ma się pojawić kałamarnica. No weź, daj spokój tej świni. No dawaj, dawaj. Rozpoczęliśmy ten mit już na początku filmiku, więc na pewno 5 minut minęło, a kałamarnicy nie ma. Dodam, że to miało się pojawiać tylko na takim terenie, na jakim jesteśmy, czyli na takim terenie równinnym. Dobra. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Możecie spodziewać się na pewno więcej. Od dzisiaj Razek nie może się rozstać ze swoją nową... maskotką? Tak. Nie nazwę tego świnią, bo byłoby to obraźliwe. Właśnie. To jest piesek. Tak, także Knita. Komentujcie, Knita. Subskrybujcie, łapkujcie mnie i kanał Razka. Macie tutaj link, w tej chwili się wyświetla. Także my się już z wami żegnamy. Idziemy spać, Razek. Dobrze.